Husaria. Na samo to słowo w głowach pojawiają się spektakularne sceny. Zwycięstwo pod Kirchholmem, Kuszynem, Chocimiem czy Wiedniem. Ta jednostka naprawdę zasłużyła na swoją sławę. Ale co jeśli powiem wam, że husarię tak naprawdę dość łatwo było pokonać? Oto 5 banalnych sposobów. Zapraszamy. Sposób pierwszy. Odpowiedni teren. Rozkazał dowódca szwedzki swoim oddziałom zająć dogodną pozycję nad głębokim rowem i zaczął husarzy razić kulami, sam będąc zabezpieczony od pchnięć naszych kopii, ponieważ rów go od nas odgradzał. Niekorzystny teren. Bagna, głębokie rowy czy wzgórza. Te wszystkie elementy potrafiły spacyfikować nawet najbardziej bitne roty husarskie. Husaria w swoich miażdżących szarżach wykorzystywała impet, to dzięki niemu potrafiła rozrywać wrogie formacje. Jednak by szarża była udana, musiało spełnić się 2 podstawowe warunki. Po pierwsze, musiał istnieć swobodny dostęp do przeciwnika. A po drugie, szarża musiała być mocna, zdecydowana, wystarczająco silna, by rozerwać wrogie szyki. Jednak gdy nie było dostępu do przeciwnika, albo dostęp ten był znacznie utrudniony, a szarża husarii zamiast impetu ledwie docierała do wrogich formacji, to nie można było liczyć na żaden spektakularny efekt. Husaria najczęściej musiała się wtedy wycofać i przy okazji ponosiła pewne straty. Nie po raz pierwszy okaże się, że najlepsza metoda, by z husarią walczyć, to uniemożliwić jej skuteczne szarżowanie. Choć były też inne metody. Sposób drugi. Roztąp się jak Morze Czerwone. Uderzył na nich, oni wnet się roztąpili i stanęli jako 2 ściany. I jak go szyją, tak go szyją strzałami. A on się pośrodku obraca, aż mu nabito dobrze, toż i sam się ledwie wyrwał. Manewr naprawdę trudny. Wymagał żelaznej dyscypliny wśród wojska i zimnej krwi u dowódcy. Husaria, co oczywiste, nic nie zrobi, gdy zaatakuje próżnię. Bez kontaktu kinetycznego szarża husarska właściwie nigdy nie osiągnie oczekiwanego celu. O ile poprzedni sposób był nastawiony głównie na defensywę i zadanie pewnych strat husarii, tak ta metoda była dla husarii szalenie niebezpieczna i narażała ją na okropne straty. Husaria była nieprawdopodobnie wrażliwa na ataki od boków i od tyłu. Takie manewry udawały się naszym przeciwnikom nieraz, a były tym skuteczniejsze i tym częstsze, im częściej i więcej z husarią walczono. Tak walczyli Szwedzi, ale i Tatarzy, Turcy czy Moskale. Sposób trzeci. Pole minowe. Jakoż husaria przedtem bywała straszna, teraz na nią mają sposób, że czośniki stawiają przed sobą piechoty, przez które trudno dosiąść kopią. Przechodzimy, jak się wydaje, do najprostszych sposobów. Bo o ile szukanie odpowiedniego terenu do stoczenia walnej bitwy zajmowało czas i narażało na niespodziewany atak, o ile przeprowadzanie manewrów jak rozstąpienie się wojsk było bardzo skuteczne, tak było też bardzo trudne. Tak, przeszkody terenowe przeróżnego rodzaju, o których będziemy opowiadać, były bardzo skuteczne i proste do wykonania. Przechodzimy teraz do najprostszych sposobów. Jak się wydaje, najskuteczniejszych. Bo o ile szukanie odpowiedniego terenu do walki było skuteczne, tak zajmowało czas i narażało maszerującą armię na atak z zaskoczenia. O ile manewry, jak rozstąpienie się i zaatakowanie od tyłu i od boku husarii było bardzo skuteczne, tak było też bardzo trudne. Za to przygotowanie i rozstawienie przeszkód terenowych było dość proste, szybkie i bardzo skuteczne. Tutaj co przeciwnik, to metoda. Zacznijmy od hulajgród. W tym specjalizowali się zwłaszcza Moskale, ale też kozacy. Mówimy tutaj o drewnianej ścianie ze strzelniczymi otworami, która poruszała się na kołach lub na płozach jak sanki. Szarżowanie na taką drewnianą ścianę było bardzo niebezpieczne, bo co zostanie z konia i husarza, jak w pełnym pędzie w taką ścianę wpadnie?
Inne metody, jakie wykorzystywali Moskale, to chociażby rozstawianie kobylic, drewnianych belek z wystającymi szpikulcami. Przeszkoda bardzo niebezpieczna, choć ich transport nie był już tak prosty, a było to zdecydowaną wadą. Oprócz tego wszelkie inne metody i sposoby, jak drewniane płoty. Tak było chociażby podczas bitwy pod Kuszynem, gdzie husarskie konie własnymi piersiami takie drewniane płoty obalały. Był to bardzo niebezpieczny manewr. Kozacy korzystali z niektórych metod Moskali, ale ich sztandarową taktyką, z której są najbardziej znani, to wykorzystanie ruchomej fortecy, jaką tworzyły tabory. Wozy łączono łańcuchami i ustawiano w szeregach. Czasem tych szeregów było nawet kilkanaście. Pod wozami często kopano doły, by mogli się tam jeszcze ustawić strzelcy. Oprócz tego, gdy czas pozwalał, wzmacniano tą ruchomą fortyfikację wałami ziemnymi. Walka z czymś takim przypominała bardziej oblężenie niż walne starcie. Nawet gdy udało przerwać się jedną linię wozów, to zaraz była kolejna. Oprócz tego kozacy mogli zmienić ustawienie wozów i wraz z tą mobilną twierdzą maszerować. Walka z czymś takim była bardzo trudna i najłatwiej było kozaków zwalczyć właśnie wtedy, gdy ustawieni byli w formacji do marszu lub gdy zmieniali swoje formacje. Szwedzi, oprócz wszelkiego rodzaju dołów, szańców, używali tak zwanych czośników. Broń nieprawdopodobnie prosta, a jakże skuteczna. Wystarczył kawałek druta bądź dwa gwoździe, które odpowiednio zginano i rozsypywano przed piechotą. Prawdziwe pole minowe dla kawalerii. Nawet najbardziej ambitna szarża mogła się w moment rozsypać, gdy w takie pole wpadła. Tutaj niepotrzebna była żadna filozofia, specjalnie karne jednostki czy wyjątkowe zdolności dowódcy. Wystarczyły dwa gwoździe, które banalnie prosto można transportować i które równie prosto można sporządzać w czośniki i rozsypywać przed polem bitwy, a po bitwie zbierać, by wykorzystać następnym razem. Broń tak prosta, wręcz prostacka, a jednocześnie nieprawdopodobnie skuteczna. Jeśli ci się podoba, zostaw suba i lajka. Sposób czwarty. Unikaj walnych bitew. Ten nieprzyjaciel nie tak jak dawniej z nami wojuje, o polnej bitwie ani myśli. Owszem, chcąc uniknąć gdzie najgęstsze lasy, gdzie topiele, gdzie błota, gdzie nieprzebyte rzeki, tam on stanowiska sobie obiera. Husaria nadawała się do walnych bitew. Tam dzięki swojej spektakularnej szarży mogła zgnieść przeciwnika i przechylić szale zwycięstwa. Jednak gdy przeciwnik krył się w zamkach albo nie wychodził w pole, to husaria nie mogła wykorzystać swoich największych atutów. Oczywiście zdarzały się sytuacje, gdzie husaria wykorzystywana była właśnie jako piechota, chociażby do oblężeń. I przykładem tego może być oblężenie Pskowa za czasów Stefana Batorego. Ale umówmy się, była to za droga jednostka, by używać jej jako piechoty. To marnotrawstwo. Sposób piąty. Ekonomia głupcze. Wesoło rozpoczął się rabunek, plądrowanie i strzelanie. Splądrowaliśmy do czysta wieś, zabraliśmy wiele wozów i koni, także wszystkie owce, krowy i woły, wszystko co w pośpiechu mogliśmy zabrać. Husaria była absurdalnie drogim wojskiem. Sam koń kosztował co najmniej 200 zł, a jego cena nieraz przekraczała i 1000 zł. Pasowało mieć kilka takich koni. Optymalnie powiedzmy około 5 na jednego towarzysza. A taki koń mógł zginąć już podczas pierwszej szarży. A gdzie do tego inne elementy uzbrojenia? Pancerz, pałasz, koncerz, pistolety czy nadziak. Sama kopia potrafiła kosztować 9 zł. Gdzie żołd husarza w tym czasie, w zależności oczywiście od okresu, ale rok do roku wynosił od 60 do 204 zł. Po roku służby mogłeś od biedy kupić jakiegoś konia, ale tylko jednego. Praca jako husarz to była praca pro publico bono. Praca jako wolontariusz. Nie zarabiało się na tym, a za to srogo się dopłacało.
to szlachta średnia służyła głównie jako towarzysze husarscy. A pamiętajmy, że wiek XVII to wiek wojen. Wojna o Pomorze Gdańskie ze Szwecją. Powstanie Chmielnickiego, potop, długa ponad 13-letnia wojna z Moskwą, czy kolejne wojny z Imperium Osmańskim. To wszystko bardzo ekonomicznie osłabiło gospodarczo Rzeczpospolitą. Widzimy to na liczbach. O ile w 1621 roku Rzeczpospolita była w stanie zmobilizować ponad 8 tysięcy husarzy, tak przed panowaniem Jana Sobieskiego husarzy było około 1000. Jan III Sobieski sprawił jednak pewien renesans wśród husarii i ponownie ich liczebność wzrosła, tym razem do około 3000, ale potem znowu malała, co potwierdził Sejm Niemy w 1717 roku, ustanawiając liczebność husarii na 1000 żołnierzy. Nie była to siła, która mogła zmieniać losy bitew czy wojen. Podsumowanie. Skupiliśmy się w tym materiale głównie na wadach husarii. Dlaczego? Bo takich informacji w internecie jest od groma mniej niż informacji, które zachwalają husarię. I husaria słusznie jest zachwalana, bo to naprawdę niezwykła jednostka była. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak w praktyce husarię wykorzystywał chociażby Jan Sobieski, to zapraszamy na nasz godzinny materiał o bitwie pod Chocimiem.